Dzień dobry, mamy 16 września. W ten piękny, słoneczny poranek witam się z Wami ze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. To piękne wrzosowisko jest idealnym miejscem na to, żeby wsłuchać się w to, co chce nam dzisiaj położyć na sercach Pan Bóg i czego chce nas dzisiaj nauczyć. Wsłuchajmy się więc w hasła biblijne na dziś, przeznaczone w modlitewniku z Biblią na co dzień, gdzie w przypowieściach Salomona w 3 rozdziale w 9 wierszu czytamy: czcij Pana darami ze swojego mienia. I u Ewangelisty Łukasza w 6 rozdziale w 35 wierszu czytamy: pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie. Moi drodzy, praktyka wysławiania Pana Boga za to, czym obdarowuje człowieka, i dziękowanie Mu za to jest znane człowiekowi w zasadzie od pierwszych stron Biblii. Znajdujemy w pierwszej księdze Mojżeszowej historię Kaina i Abla, którzy chcąc podziękować Panu Bogu za plony, za zbiory, za hodowlę, którymi się zajmowali, składają Bogu ofiarę całopalną po to, żeby oddać Mu cześć, oddać Mu chwałę, i aby podziękować Mu też za to, czym ich obdarował. Ta historia porusza jeszcze jeden temat, temat szczerości w dziękowaniu Panu Bogu i w chwaleniu Pana Boga. Wiemy, że Abel złożył to, co miał najlepszego w swoim stadzie. Natomiast Kain złożył to, co mu zbywało. I wiemy, że Pan Bóg przyjął tylko jedną z tych ofiar. Przyjął tylko ofiarę Abla. Nowy Testament weryfikuje pojęcie chwalenia Pana Boga, dziękczynienia Panu Bogu za to, co otrzymujemy, kiedy Jezus mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Tą wypowiedzią Jezusa otrzymujemy sygnał, że to, czym chcemy okazać swoją wdzięczność Bogu, tym, czym chcemy oddać Jemu cześć, nie musi być ofiara całopalna. To, co chcemy Mu podarować, nie musi zostać spalone na ołtarzu, ale możemy ofiarować to drugiemu człowiekowi. Pan Bóg uwielbia się również w tym, co czynimy dla drugiego człowieka. W każdym naszym akcie miłości i miłosierdzia wobec drugiego człowieka. I tu należy postawić pytanie sobie: jakie jest moje podejście do tego, co otrzymałem od Pana Boga? Czy w ogóle uświadamiam sobie, że dach nad głową, który mam, chleb na stole, który mam każdego dnia, wszystkie dobra, które mnie otaczają, że otrzymałam to z Bożej ręki? Czy jestem za to wdzięczna? I kolejne pytanie: co z tym robię? Czy to wszystko, co posiadam, ma służyć mnie, mojej radości? Czy jest sposobnością do tego, aby okazać dobro drugiemu człowiekowi? Aby okazać miłosierdzie? Praktyka ta nie tyczy się jedynie dóbr materialnych, bo chwalić Pana Boga i dzielić się możemy też tym, co otrzymujemy niematerialnego. Nasze talenty, nasze zdolności, nasze umiejętności. To wszystko są dary, którymi możemy wysławiać i którymi możemy służyć Panu Bogu. W jakim celu i w jaki sposób wykorzystuję moje zdolności i talenty? Albert Schweitzer powiedział, że szczęście to jedyna rzecz, która mnoży się, kiedy ją dzielimy. Szczęście to przecież nic innego jak błogosławieństwo. Boże błogosławieństwo mnoży się w naszym życiu, kiedy potrafimy się nim dzielić. Kiedy potrafimy to błogosławieństwo przekazać drugiemu człowiekowi. Życzę Wam, moi drodzy,
abyście każdego dnia potrafili dostrzegać najmniejsze rzeczy, które otrzymujecie z Bożej ręki. I abyście każdego dnia potrafili się tym dobrem, które otrzymaliście, dzielić z innymi. Módlmy się. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za wszystko, czym obdarowujesz nas w naszym życiu. Otrzymujemy o wiele więcej, niż moglibyśmy dać. Chroń nas przed znieczuleniem na rozmaite formy biedy i nędzy w naszym otoczeniu i w naszym świecie. Spraw, abyśmy byli hojni i oddawali Ci cześć. Wysłuchaj nas w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, życzę Wam słonecznego, dobrego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.